Jeśli Was zastanawiało, jak wygląda ręka Buddy w środku i jak smakuje, to nie jesteście sami. Mnie też to ciekawi. Dzisiaj musiałem uciąć pewną gałązkę, żeby ją ukorzenić. No i na końcu tej gałązki była Budda, a że jeszcze mam chyba 5 tych owoców na drzewku, więc stwierdziłem, że tego jednego poświęcę, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku i jednocześnie Wam pokazać. Więc nie przedłużając, robimy zaraz cięcie przez środek. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie jedną ręką. Teraz powiem Wam, że jest twardy. Jeszcze jest niedojrzała. Zdaję sobie z tego sprawę. Ta budda byłaby żółta. Ale jak widzicie, jest tylko nie jest miąższ, tylko tak jak powiedzmy, jest to wnętrze skórki takie białe. Zapach ma bardzo intensywny, powiem Wam, że super pachnie. Ale w środku nic nie ma. Nie jest to owoc do jedzenia, tylko w perfumerii jest wykorzystywany. Podobno można jakoś tam robić z niego jakiś tam sos, ale nie słyszałem, jak to się robi. Także to wygląda, pachnie super. Więc sobie zostawię tutaj w pokoju dzisiaj, żeby ładnie cytrynowo pachniało. Jeśli chodzi o smak, przyłożę język. Smaku nie ma, może nie jest gorzkie. Nie smakuje to jak skórka normalnie cytrusów, gdzie jest taka goryczka. Ciężko stwierdzić, ten jest delikatny. Jest taka jakby ta lekka goryczka, ale nie przeszkadzająca. No, będziecie musieli sobie kiedyś sami spróbować. Jest to ciekawy cytrus. Sorry za ręce, ale przed chwilą przesadzałem i ukorzeniałem, więc brudne palce. No okej, to pozdrawiam.